Lokowanie produktu zrobimy teraz. Forever Aloe Vera Gel. Myślisz, że afrykańscy piłkarze korzystają z tego? Są w tak świetnej formie przygotowani na tych mistrzostwach, że mam wrażenie, że mają dwa razy więcej siły do tego, żeby biegać, niż cała reszta stawki. Znaczy nie wiem akurat, jak to jest w przypadku zawodników na mundialu. Wiem, że używa Paweł Zagumny. Jest też ambasadorem marki, też prowadzi działalność w ramach Forever Living Products. A to siatkarze. Paweł Zagumny, każdy, kto się interesuje siatkówką, dobrze o tym wie. Tutaj po treningu koszykarzy, bo gdzieś tam w tyle słychać, jak ta piłka kozuje, będzie trening siatkarski. Może nam pozwolą chociaż kawałek pokazać, a jak nie, to tylko posłuchamy. Ale wiem po sobie, bo skończyłem właśnie taki program 9-dniowy, odchudzająco-oczyszczający, schudłem 7,5 kilo w 9 dni, a zrobimy napój czysty żel aloesowy jest idealny, może być jako napój wzmacniający odporność, czy także jako izotonik rozmieszany z wodą. Teraz nieodłączny element moich treningów. No i widać, jak zachwala takie coś rekordzista Polski, rekordzista Guinnessa, to nic innego, tylko z tego korzystać. Całek, zakatarzeni, odcinek czwarty naszego blogu. Dzisiaj się skończy pierwsza seria spotkań grupowych. Grała grupa G, gra grupa H, zagrały grupa ABCD i tak dalej. Naszą grupę zostawimy z boku na razie, bo o meczu Polski z Meksykiem, troszkę o Arabii z Argentyną już mówiliśmy. Ale tak szczerze, co Cię najbardziej zaskoczyło w tej pierwszej serii spotkań, które za nami? No z jednej strony zaskoczyło mnie porażki i Argentyny, i Niemiec. Mhm. Szczególnie Niemcy, którzy no pierwszą połowę zagrali koncertowo. Tutaj niby Hansi Flick mówi, że no nie nastawiają się na tytuł mistrza świata, mają młodych zawodników, że dopiero następny mundial to będzie ten szczyt formy. Ale po pierwszej połowie no byłem skłonny powiedzieć, że i dalej tak uważam, mimo porażki, że to może być naprawdę faworyt do mistrzostwa. A w tym samym ujęciu, w tych samych meczach, co mnie zaskoczyło, i Arabia, i Japonia, właśnie postawa tych drużyn, no, które były, nawet można powiedzieć, wskazywane na pożarcie w meczach z Pottingami. I to też muszę jeszcze raz się niestety odnieść do reprezentacji Polski, bo właśnie drużyny, no Japonia, ale czy Arabia, czy szczególnie Kanada wczoraj, dysponująca dużo mniejszym potencjałem, no zagrała pięknie, można powiedzieć, w szczególności do w porównaniu do naszej. No tak, oni drużyny walczyli, oni biegali, swoje też wybiegali gracze Maroka, swoje wybiegali Maroko, gracze tak. Tunezja bardzo Tunezji, fajnie się zaprezentowała. Właśnie to, co pokazuje i to jest chyba trend w ogóle w światowym futbolu i też pokazuje, jak my daleko w tyle jesteśmy. Gramy po prostu futbol ofensywny. Czekaj, bo się chyba przesłyszałem. Futbol ofensywny gramy? Znaczy nie my, że aha, mówię ogólnie. Ogólnie. To dobrze, że wyprostowaliśmy taki ten wątek. Takie jest założenie. Nie ma tutaj drużyn, które by murowały bramki. Może są jakieś fragmenty meczu, wiadomo, jedna drużyna próbuje osiągnąć przewagę, zamyka, ale nie ma, że ktoś się nastawia po prostu na murowanie bramki tym słynnym autobusem w polu karnym. Tak, pisałem o tym kiedyś na felietonie do Gazety 30 minut. Czesiu, zamknij szyby w autobusie, bo to wyglądało tragicznie po meczu z Belgią. Ale fakt faktem, coś jest na rzeczy. Japonia biega. Każdy, kto ogląda bajkę, nie wiem, bajkę to taką o Tsubasie, kiedyś pamiętasz, te animki. Oni właściwie tak walczyli jak na tych animkach bohaterowie. No to już po tym meczu już memy były tak złożone, no, właśnie dokładnie. Z korzystaniem tylu obrazków. Zobacz, Senegal swój mecz przegrał, ale oni biegali, oni walczyli. Senegal akurat nie oglądałem. Arabia swój mecz wygrała, wybiegała ten mecz. Tunezja wcale nie była gorsza. Słuchaj, Maroko naprawdę zobacz, też nie było słabe. Pokazuje jednak rolę trenera, który potrafi zwrócić uwagę na pewne błędy, potrafi w trakcie meczu zareagować. Hervé Renard właśnie w przypadku Arabii Saudyjskiej. No widzisz, no i to do samego końca pokazuje, że oni wierzyli w to, że mogą wygrać. On chciał wygrać, on ich nastawił na wygraną. Strzelili drugiego gola, nie wiem czy kojarzysz ten moment, kiedy do Messiego podbiegł jeden z zawodników w Arabii. Nie wygracie, to było jedyne co mu powiedział. On się nawet nie cieszył z tego gola, on po prostu był pewien tego, że nie wygracie i przyszedł mu to powiedzieć, ale też ten w pewien sposób go wytrącił z równowagi, pokazał mu, że się go wcale nie boi. No i to jest fajne. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy w końcu nasza drużyna zagra w taki sposób. Jeżeli w ogóle zagra. Boję się, że nie na tym mundialu na pewno.
Następny dopiero w Stanach, nie? No. Także nie wiem, jak to się skończy. Hiszpania, Kostaryka, 7-0. Też meczu nie oglądałem, trudno mi cokolwiek powiedzieć na temat Kostaryki. Nie jest to tak słaba drużyna, jakby to wskazywał wynik. Właśnie o to chodzi, zobacz. Gavi, Pedri, Ferran Torres, wszyscy się z nich śmieją, że w Barcelonie są tacy słabi. Się okazuje, że jednak mimo wszystko wcale nie są tacy słabi. Dziwię się, że nie są słabi, wiesz, no kwestia Barcelona, no też się drużyna jakoś dociera. Szukają jeszcze mimo wszystko jeszcze jakiegoś swojej takiego stylu, tego DNA, jak to się... Po meczu Hiszpanii z Kostaryką syn mi przyszedł powiedzieć, tata, ten bramkarz chyba do PSG już nie wróci, nie? Bo trochę za dużo puścił, a Szejkowie byli na meczu i oglądali. No może, zobaczymy. W każdym razie ja się tak trochę na to wszystko patrzę pod tym kątem tego, co mówiliśmy przed mistrzostwami, o roli faworytów, o tym, kto może ten turniej wygrać. Ja wiem, jeden mecz niczego tutaj tak na dobrą sprawę nie zmieni. Myślę, że to dopiero druga kolejka spotkań. Zweryfikuje tak na dobre, choć Niemcy są dość pod presją teraz już muszą w tym wygrać, prawda? Argentyna zresztą tak samo, choć też nie uważam, że ta porażka, czy w przypadku Niemiec, czy Argentyny przekreśla szansę na Mistrzostwo Świata. No nie, na pewno nie, bo to wiesz... Myślę, że na ten moment faworyci są, ale te drużyny typowane na faworytów są w dalszym ciągu. Choć w tej chwili już nie mogą wyjść na boisko, tak jak Messi wyszedł na przykład uśmiechnięty, zadowolony, pewny siebie. Znaczy, tak wiesz, było to chyba zgubiło Argentyńczyków, że nawet i ten, bo mieli przewagę w pierwszej połowie zdecydowaną. Pierwsza bramka, a potem te nieuznane gole, akcje konstruowali super w ataku. Można powiedzieć, że momentami jak baletnice. To było, brakowało tego wykończenia i może to ich trochę uśpiło, że myśleli, że w drugiej połowie łatwo. Będzie prosto, tak? I przyjemnie, prawda? Ale właśnie dlatego w takich meczach ja zawsze mówiłem, że trzeba iść do przodu, trzeba się reagować pozytywnie. Nie można robić tak, jak my zawsze wychodzimy z założenia, że gramy z kimś lepszym, to się musimy bronić. Przykład tego meczu z Hiszpanią na Euro, pamiętasz? No dobrze, no można było ten mecz przegrać 1-4, ale przy odrobinie szczęścia równie dobrze można było tam ten mecz wygrać 4-1, bo sytuacji mieliśmy sporo i to nie były sytuacje przypadkowe. I grając tak odważnie, drużyny tutaj na straconej pozycji osiągają rezultaty, czasami ponad nawet swoje możliwości. No w Arabii przecież po tym zwycięstwie z Argentyną. Ktoś miałby pretensje, czy kibice, czy dziennikarze mieliby pretensje do zawodników Arabii, czy do Japończyków, jakby przegrali 3-4-1. No nie, obniżenie. No. Pokazali grę. Oczywiście, pokazali biegali, grę. Walczyli. Może są słabsi, bo są. No, piłkarsko, jakby porównać konkretnych zawodników na konkretnych pozycjach, no, na pewno są, ale jako drużyna, jako cały zespół potrafią walczyć. O to chodzi w piłce. To, co ja mówiłem od naszego pierwszego spotkania i dalej stoi na swoim stanowisku. Oczywiście, że kibicuję Polsce i chciałbym, żeby jak najdalej zaszła, przynajmniej z tej grupy, ale z takiego racjonalnego punktu widzenia, tak jak mówiłem, czy po takim murowaniu bramki, jak wejdziemy do 1/8 finału, gdzie z gry nie pokażemy absolutnie nic, przez to też zawodnicy się tak na dobrą sprawę nie rozwiną, gdzie mogłoby to dla nich być takie mistrzostwa super doświadczenie, szczególnie dla młodych zawodników. Czy nie lepiej by było właśnie przegrać, odpaść, ale żeby oni się przekonali. Jaka dzieli ich różnica, prawda, od tej reszty stawki. Ale wiesz, ja mam takie dziwne wrażenie, że tu ci młodzi, gdyby weszli na boisko i zagrali, gdyby dać im szansę pograć, powalczyć, pobiegać, to oni by mogli zrobić nawet lepszy wynik niż ta zdolna, ale już przejrzała ekipa zawodników, którzy no, gdzieś tam coś potrafią, ale jakoś nie udaje się ciągle tych soków wycisnąć. Nie? Patrzę się tak na ściągę, dlatego tak zerkałem w telefon. Urugwaj, Korea Południowa, Szwajcaria, Kamerun, to było dzisiaj, co do tej pory było rozegrane. Urugwaj z Koreą, to był tak fajny, żywy mecz. Nie oglądałem dzisiaj akurat, nie mogłem obejrzeć ani jednego, ani drugiego. Tam nie było goli, ale tam było tak dużo tego tego czegoś, że się do tego meczu wracało z moją chęcią. Szwajcaria wymęczyła wynik z Kamerunem, 1-0. Ale co Kamerun robił w tym meczu? To przede wszystkim biegał, walczył, był trudny do rozszyfrowania. Ta drużyna biegała, grała. Naprawdę, ja nie mam, wiesz, złudzeń co do jednej rzeczy, że wygrasz tutaj jakikolwiek mecz z nastawieniem takim, że mi się należy, bo jesteśmy wyżej w rankingu. I dlatego uważam, zupełnie tutaj nie widać. Ranking tutaj zupełnie na tych mistrzostwach do tej pory nie gra. Dobra, zmienię na chwilę temat. Japońscy kibice.
No to już jest. To już jest niesamowita historia, nie po raz pierwszy. Ale to jest wcześniej i piłkarze, co było taką sensacją, że podczas poprzednich mistrzostw, tak. Że posprzątali i szatnie. Teraz po meczu z Niemcami zrobili dokładnie to samo. Słuchaj, posprzątali szatnie, worki na śmieci wszystkie były wyniesione, poukładane, ale powiem ci więcej. Oni na stoliku, tym takim na środku szatni, były zdjęcia na profilach społecznościowych. Zostawili banany, odżywki, jakieś tam inne rzeczy dla tych ludzi, co obsługują, wiesz, stadiony, co sprzątają po zawodnikach. Powiem jeszcze więcej, pozostawiali też takie, wiesz, woreczki z, prawdopodobnie, trudno było dostrzec dokładnie, co to było, prawdopodobnie jakieś treningowe rzeczy, być może jakieś koszulki na pamiątkę, cokolwiek takiego, no nie wiem, z tych ujęć ciężko było wywnioskować, być może to po prostu były tylko woreczki na świecie. To jest niby mały gest, ale bardzo miły, myślę, że to powinien być w ogóle trend i powinno się przyjąć wśród innych reprezentacji. To, ale wyobrażasz sobie na przykład coś takiego, żeby w ogóle ktoś inny posprzątał po sobie? Raczej nie. Dobra, to teraz druga strona medalu, albo trzecia, niezależnie od tego, z której strony spojrzymy. Sytuacje związane z tym, co dzieje się wokół mundialu, o czym nikt nie chce mówić. Brazylijska fanka zaczepiona przez policję obyczajową, wyrywają jej na siłę flagę stanu wojewódzką, tak jakby patrząc na polskie realia, na której była trzykolorowa tęcza. Nawet nie zwrócili uwagi, że tam były inne kolory niż te, które symbolizują LGBT. Podeptali jej to. Dziennikarze tam o mały włos nie zamknęli. Telefon mu wyrwali z ręki. Kazali mu, wiesz, skasować filmiki, zdjęcia tego, co on zrobił, bo nie wolno, bo oni są na prawie. Nawet tak na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo było, o co im chodzi. Nie wpuszczanie kibiców, którzy mieli, wiesz, znaczki LGBT. Już sam fakt, że drużyny się wycofują z symbolizowania tych pewnych rzeczy, dlatego, że grożono tym zawodnikom nie tylko żółtymi kartkami, nie tylko karami finansowymi, ale nawet dyskwalifikacjami, wyobraź sobie. Znaczy, wiesz, to było tutaj właśnie w tej sprawie, no to już jakby federacje podjęły taką decyzję, bo też nie chciały obciążać tym zawodników, choć też jestem ciekaw sytuacji, jakby było, żeby ktoś wychodzi, kapitan z taką opaską, dostaje żółtą kartkę, czy ewentualnie czerwoną, przekazuje opaskę następnemu. Nie wiem, czy sędzia wykartkował tak całą drużynę. To byłoby ciekawe zjawisko. Powiem ci, sam jestem ciekawy, co by dalej z tego wyniknęło. Znaczy, wiesz, wszystko to się bierze od FIFA i o to, co mówiliśmy na początku, o tych wszystkich układach i pewnie jakichś hakach, gdzie szejkowie mają na to. Jeżeli chodzi w ogóle i te wszystkie tą aferę szpiegowską i w ogóle okoliczności przyznania Katarowi to też mundialu, powiem, i dlatego tak po prostu mogą sobie nimi. No dokładnie, mogą nimi pomiatać jak chcą, nie? Ale myślę, że Niemcy jednak gdzieś ten milczący protest, że chyba dojdzie jednak mimo wszystko, to zbiera. I tak, wiesz, zawsze w poprzednich latach FIFA jakieś takie próby, jakiekolwiek, czy politycznych demonstracji, czy innych, to było natychmiastowo kasowane i nikt tego jakby nie próbował sobie walczyć, nie kwestionował, ale teraz jak bardziej ta piłkarska społeczność poza FIFA, czyli same reprezentacje, piłkarze coraz bardziej tutaj i tak. Widzisz, tylko zgadzali się na takie rzeczy w Lidze Narodów, zgadzali się na turniejach Mistrzostw Europy, na Mistrzostw Świata w innych krajach, teraz się nie zgadzają. Teraz taka sprawa, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, może nie czytałeś o tym jeszcze, koszulki belgijskiej reprezentacji mają wstawki kolorów tęczy. Do tej pory grać będą wszystkie mecze grupowe w kolorze swojej tej czerwieni. Tam nie jest to tak charakterystyczne. Ale na białym kolorze mają na kołnierzyku napisane One Love i kolory tęczy tak wstawione w rękawki. FIFA nie pozwala im zagrać w tych koszulkach. Że zatwierdziła je wcześniej na turnieju mistrzowskim. Teraz kolejna sprawa, co mnie bardzo zaskoczyła. Duńczycy stwierdzili, że niezależnie od tego, co się będzie działo, zagrają w tych białych, ale to będą myśleć już po turnieju. Nie? Może się okazać tak, że nie będą musieli, bo zależy, szef norweskiej federacji też właśnie w porozumieniu
z Federacją Duńską, też tak. Właśnie, nie wiem, wystosowali jakieś czy pismo, czy jakąś odezwę tak, właśnie to, na ten temat i też prawda. Bardzo krytycznie do... Ale Duńczycy poszli o krok dalej, nie wiem czy to słyszałeś, bo zamierzają po Mistrzostwach Świata spotkać się we własnym gronie wszystkich związków tych federacji, Związku Piłkarzy, tak jakby specjalnie poza FIFA i chcą doprowadzić do protestu wszystkich federacji krajowych, tych najwyższych półki, żeby wyjść ze struktur FIFA. To ma być protest za to, że ten turniej w Katarze jest. Jakiś czas temu pisałem tutaj w moim felietonie dla 30 minut, właśnie jakby na wzór boku, oczywiście czysto hipotetycznie, bo raczej trudno przewidywać, że to się w najbliższej przyszłości, nawet trochę dalszej wydarzy, tak. Ale gdyby było tak jak w boksie zawodowym, powstały równoległe federacje, które by ze sobą rywalizowały, czego zwolennikiem jest na przykład Janusz Korwin-Mikke. Zawsze mówi, że FIFA działa tak jak działa, bo nie ma konkurencji po prostu i może sobie robić co chce, jak każdy monopolista. No dobrze, ale wiesz, była taka próba, jeżeli chodzi o klubowe rozgrywki ze stworzeniem... Myślę, że i tak wcześniej czy później do tego dojdzie. Pseudo, nie? I myślę, że Superligi. Ja powiem ci, że ja byłem na początku przeciwnikiem tego, bo formuła mi się nie podobała. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy nie powinno właśnie coś takiego nastąpić, bo te tak jakby przykłady z innych dyscyplin sportu, tak jakby choćby koszykówki, pokazują, że jednak taki przełom bardzo trudny do zaakceptowania w realiach, jakie są w momencie, gdy dochodzi do rozłamu, później pozwala czynić tylko lepsze i te rozgrywki też wiesz, są lepsze. Wiesz, na pewno nie wrócimy do piłki, którą ja jeszcze, ty też pamiętasz, z przełomu lat 80-tych, 90-tych, która gdzieś się powyla, 90-tych skończyła. No tak, potem poszło to już w totalną Liga Mistrzów. Komercję, w rozbudowanie do granic pewnie. Możliwości, gdzie też się w pewnym momencie wycofano, gdzie przez 2-3 sezony były dwie fazy grupowe w ogóle, gdzie potem zawodnicy, jak na przykład na Mistrzostwa Świata w 2002 pojechali wykończeni po prostu i stąd też te sensacyjne wyniki, czy tam Portugalii, czy innych reprezentacji typowanych do medali. Widzisz, rozmawiałem ostatnio z synem, on mówił o takich rzeczach jak piłka nożna, które zna teraz. Nie? On nie ma pojęcia, jak to było kiedyś. Lata 90. dla niego to jest abstrakcja, wręcz czasami się śmieje, że to jest daleka przeszłość. Ale gdy słucha opowieści, że w tamtych czasach może i reprezentacja nie osiągała wielkich wyników, ale dzisiaj też nie osiąga. Jedyna różnica polega na tym, że jedzie na turniej i możemy to oglądać. No niekoniecznie zawsze chcemy po tym, jak widzimy, co robią. Ale popatrz, w rozgrywkach klubowych jakaś ta równowaga była. Polskie drużyny potrafiły grać w półfinałach, w ćwierćfinałach, w rozgrywkach europejskich pucharów. Przecież i to nie było nic dziwnego, że nie wiem, że jakiś GKS Katowice dochodził gdzieś tam, że jakaś Legia ostatnio nawet mi się gdzieś tam na YouTubie coś przeglądałem i YouTube podpowiedział GKS Bordeaux. No, 94 pamiętam ten mecz. Rok, wyeliminowanie Bordeaux. To był świetny mecz. Pamiętam, że do szkoły na drugi dzień musiałem iść i pamiętam doskonale, że wolałem obejrzeć ten mecz, jak pójść do szkoły wyspanym, bo ważniejsze było to, żeby ta polska drużyna wygrała i ona wygrała, to było coś niesamowitego. I nie ważne, że ja tak naprawdę GKS-owi nigdy w życiu nie kibicowałem, ale oni grali wtedy jako polska drużyna. Mieli fajną drużynę, fajnych. Dokładnie, no, tam Adam Kurcz chyba wtedy występował. Ledwoń jest, nie wiem, czy już był Ledwoń wtedy. Jojko chyba na bramce, Roman Szewczyk, jako stoper tak. Tam decydował o wszystkim. Nie Strojek, Wolny. No to przecież to było coś niesamowitego i kto by pomyślał, że dzisiaj będę miło wspominał tamte mecze. Tylko widzisz, wtedy, żeby dojść do finału, to były w Pucharze UEFA była jedna runda więcej, tu było raz, dwa. Że w finale, finał to był 9 mecz. Dzisiaj jak zaczynasz od pierwszej rundy wstępnej, to już masz 8 meczy. Dobrze, ale weź poprawkę na to, że wtedy polskie zespoły zaczynały od pierwszej rundy w fazie zasadniczej, nie grały w żadnych eliminacjach i dodatkowo jeszcze do którejś rundy były rozstawiane i miały na swojej drodze drużyny z, nie wiem, Azerbejdżanu, Armenii, to wygrywały po 5-6-0, a dzisiaj dostajemy od nich takie rozstrzelanie, nie? Ta Karabach, bach, bach i skończyło się jak się skończyło. No dobrze, mistrzostwa się toczą dzisiaj. A kto najlepsze wrażenie zrobił dla ciebie?
do tej pory? Wiesz co, no powiem ci, że ja nie widziałem też wszystkich meczy. Zaskoczony jestem tak jak wszyscy chyba tymi bramkami Hiszpanii. Natomiast to niekoniecznie musi oznaczać, że to jest zespół, który jest w takiej dobrej formie. Po akurat prostu... tego też nie oglądałem. Nie oglądałem tego meczu, nie wiem, co ta Kostaryka tam aż tak fatalnie się zaprezentowała. Mówią, ale... że tak. Mówią, że byli gorsi od Polski, także przynajmniej nie będziemy ostatnim. No. Ale Francja. Francja za ustawieniem jak pokazała siłę. Nie uważam, żeby Francuzi byli w stanie zdobyć mistrzostwo, to na pewno. Są w niezłej formie. Może przełamią klątwę, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale od 90 bodajże 4 czy 8 roku, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba po 98 roku to się zaczęło. Europejski mistrz świata nigdy w kolejnym turnieju rozgrywanym poza Europą nie wychodził z grupy. Tak było w 2002 roku, tak było w 2006 roku, później taka sama sytuacja... Nie, w 2006 Brazylii, aha, nie, w europejskim. Tak, tak, mówię europejskim. To w tej sytuacji... Nie, no tutaj wyjście z grupy to raczej jest... Zobacz Niemców, co Niemców spotkało w Rosji, prawda? Także no... W moim przypadku Francuzów to z grupy raczej wyjdą, to tutaj nie ma... No to wiesz, no tam jest Dania i Tunezja chyba tak naprawdę trochę... Tak, to mecz z Danią będzie fajny, Dania... Wiesz, tą Tunezją też nie grała źle, też brakło trochę skuteczności. No tak, no. No zobaczymy, ciekawy jestem. Czekam naprawdę bardzo mocno na mecz USA-Iran. To ze względów politycznych oczywiście, ale bardzo czekam, bo jestem ciekawy, które drony będą lepsze. Ale pamiętam w 98 roku też akurat była taka sytuacja, nie pamiętam o co dokładnie chodziło, ale było bardzo też napięte stosunki, no, generalnie cały czas są, ale to był jakiś taki moment eskalacji, no i też sobie tutaj już wyobrażano, że nie wiadomo, co to będzie, a zawodnicy przed meczem serdecznie się przywitali, Irańczycy mieli jakieś gadżety, takie reklamówki. To było, fajne. Tak, nic nie było, żadnego tutaj problemu, a Iran wygrał wtedy. No widzisz, i to najbardziej zabawne. Pamiętam, że nawet dostał prezydent Iranu, czy ten ich najwyższy strażnik rewolucji, nawet gratulacje od Fidela Castro, że wspólnego wroga imperialnego pokonali wtedy. I przynajmniej ten jeden mecz chyba był na żywo. Chyba, bo dzisiaj na przykład wiemy, że konferencja prasowa Iranu jest z opóźnieniem kilkuminutowym. Ale zaskoczyło mnie bardzo, że piłkarze irańscy bardzo otwarcie mówią tutaj o protestach. Ale dobrze. A słyszałem też, że został zatrzymany gdzieś i aresztowany, czy nawet torturowany słynny Alidei, był irański zawodnik. Zgadza się. Podczas protestów tutaj. Zgadza się, a powiem ci więcej, teraz piłkarze dostali informację, że po powrocie czeka ich proces za to, że poparli protesty. Boją się wracać do kraju. Ciekawe, czy wrócą. Zobaczymy. Bo gdyby ten turniej był gdzie indziej, to może by zostali w formie jakiegoś azylu w Katarze raczej. Nawet nie wiem, jak czy im tam paszporty zabierają, jak Polakom w czasach PRL-u. No tak, może i tak być, tego nie wiem, oni się do tego nie przyznają. Myślę, że nawet by nie chcieli chyba się przyznawać, nie wiesz, jak to działa. Także sam jestem ciekawy tych wszystkich niuansów, detali, jak to będzie dalej wyglądało. Dzisiaj Serbia jest też, jeszcze też jestem Brazylia, ciekawy. Brazylia, też właśnie ciekawi jak się Brazylia, no i Portugalia. Tak, Portugalia to też gra ciekawe. Chyba nawet... No już zaczęli, tak? No czekaj, zaraz zobaczymy, bo nagrywamy ten odcinek, on pójdzie z odtworzenia, na pewno już po zakończeniu tego spotkania. Mecze, jakie na dzisiaj są jeszcze zaplanowane, to mecz Brazylii z Serbią o godzinie 20, czyli od godziny 17. Toczy się na żywo spotkanie pewnie Portugalii. Zaraz zobaczymy, z Ganą 0-0, 15 minut gry w tej chwili za drużynami. No i sprawdzę szybciutko statystyki. 70-30 posiadanie piłki, jeżeli chodzi o ten mecz na korzyść Portugalii, 4-0 w bramkach w tej chwili, w sytuacjach bramkowych, ale celnych strzałów na bramkę na razie Portugalia oddała tylko jeden. Zobaczę, czy mój nieulubiony piłkarz gra w tej chwili. W składzie jest 7. No właśnie, tak, też szybciej go wypaczyłeś niż ja. Ciekawe jak przy rozwiązaniu kontraktu no, jak z United wpłynie na niego, tak. Nie, wiesz co, ja myślę, że on ma wszystko gdzieś, on już ma tak tyle pieniędzy zarobionych, że jemu to nie zależy już na futbolu, jemu zależy tylko na tym, żeby jeszcze gdzieś tam błyskać tą formą, ale on nie, ja powiem ci tak, teraz wychodzi z niego takie duże dziecko, on się nie może pogodzić z tym, że już po prostu nie jest w stanie fizycznie ogarnąć tego, co ogarniał jakiś czas temu, no i przykre na to patrzeć, bo chyba lepiej byłoby mu rozstać się z tym futbolem w glorii chwały, bo naprawdę robił wielkie rzeczy swojego czasu, dzisiaj raczej zapamiętamy go z tych wszystkich. Ale zawodnik jeszcze na Sporting, jak tam są przymiarki, może być to dość ciekawy transfer. On by karierę chciał skończyć w Realu, mówił o tym, że chciałby tam wrócić z wolnym kontraktem w ręku. No już teraz to już się... Ale kto by raczej tam nie chciał tak, iść, powiedz, Messi też już raczej do Barcelony nie wróci.
No i może dobrze. Dobrze. Tym optymistycznym akcentem, Sławku, skończymy ten odcinek na temat Mistrzostw Świata, w którym wpletliśmy bardzo dużo różnych rzeczy. Pamiętajcie, ten produkt warto kupować, warto go pić. Sławek skłód, ja może też się pokuszę, bo trochę przytyłem ostatnio, ale równowaga w przyrodzie musi być. Zobaczymy, mam nadzieję, że skomentujecie ten odcinek równie mocno jak poprzednie. No i zobaczymy, co dalej. No, spotkamy się po meczu Polaków, porozmawiamy wtedy o tym, co nas czeka w dalszej fazie turnieju. Myślę, że to też będzie ciekawe wydarzenie, jak już będziemy znali ten wynik meczu Arabia Saudyjska-Polska, 14 godzina w sobotę. No, ja naprawdę nie chcę obstawiać wyniku. Powiem tak, oby zawsze jedną bramkę Polacy strzelili więcej niż przeciwnik. Wiem jedno, że jak obstawiam na Polaków, to przegrywamy, więc może tym razem przewrotnie obstawię na Arabię, może wtedy wygramy. Tak było, to trzeba było chyba to skończyć. Do zobaczenia. To i gitara. Gitara, fajnie. Tak, mam nadzieję, że z tym głosem to będzie złapało.